Może na początek ja bym jednak prosiła, żeby zachować formę Kate. Kate Nasowski, bo po prostu tym się teraz posługuję. Także do Stanów wyjechałam, Boże, 3,5 miesiąca temu. Tak, 3,5 miesiąca temu. No po prostu, kiedy tylko wylądowałam w Kalifornii, w LA, to po prostu zobaczyłam nagle moje na tablicy nazwisko. Kate Nasowski. Myślę sobie, Boże, skąd oni mnie tam znają? Przecież, no w każdym razie okazało się, że moja degrengolada jest bardzo tam po prostu popularna. I natychmiast do limo mnie wsadzili. Pojechaliśmy na rozdanie Grammys i po prostu wszystko wygrałam. No i co? No, poza tym, no nagle mi przybyło bardzo dużo followers. Mam w tej chwili, żeby nie skłamać, no 8 miliardów. Czyli moja ekipa, bo ja to się w ogóle nie dotykam do Instagram, bo ja nie mam po prostu na to czasu. Ale mi powiedzieli moi ludzie, że ja mam, że mnie obserwują po prostu wszyscy. Wszyscy. Do Polski po prostu troszeczkę odpocząć, może zregenerować po prostu siły trochę, bo jestem bardzo tam wyczerpana. Wyczerpana, więc troszeczkę może odpocząć, trochę może po prostu z rodziną pobyć, ale też bardzo chciałam, no nie ukrywam, trochę namieszać w naszym, waszym, nie moim, show biznesie po prostu może. Może łyka? Nie. Łyk? Bardzo to jest dobry. No jeśli chodzi o Beyoncé, to po prostu ja nie musiałam pójść na stadion, bo po prostu my się znamy. My się bardzo, bardzo przyjaźnimy z nią. Oczywiście, że mnie zapraszali, ale jednak zrezygnowałam, bo w tym czasie właśnie trochę mieszałam w tym waszym biznesie show. Natomiast potem się umówiliśmy, bo ona 2 dni była, 2 days, no to umówiliśmy się wieczorkiem, przyjechali tu do mnie, do mamy, przyjechali po mnie i pojechaliśmy normalnie na kebab. No ja to bardzo skromnie, bo ja jednak dbam o linię, może trochę się napiję, ewentualnie, nie wiem, baristy z kawą, coś, bo dbam o figurę ostatnio w Polsce, no jak Zachaja, to ja nie dbałam, widać było, ale teraz już bardzo tam w Ameryce noszą standardy. Ale muszę powiedzieć, że Bey i Jay to żarli jak opętane.